Dobre, dobre. Słychać i czuć. Nie, wczoraj się trochę źle czułam, ale czasem tak bywa, ale dzisiaj już jest lepiej, więc mam nadzieję, że w poniedziałek będzie już bardzo dobrze, jak wstanę. Aklimatyzacja? No, jesteśmy już tutaj długo, nie ukrywam, że jestem trochę znużona tym i już nie mogę się doczekać tego startu, żeby w końcu wyjść i zrobić swoje na bieżni. Zobaczymy, jak te wszystkie konkurencje się ułożą i czy będzie to moje być albo nie być. Nie ukrywam też, że jestem lekko zdenerwowana ułożonym programem, ponieważ o 10 mam skok w dal, a 11.20 rzucam oszczepem, a na przykład potrzebuję 40 minut rozgrzewki do oszczepu. Nie wiem, jak to organizatorzy ułożyli, jak oni to rozwiążą, ale na przykład nie wyobrażam sobie na przykład oddać tylko dwa rzuty rozgrzewkowe i tyle. Też jakoś tego nie przeliczam, nie siedzę w domu i nie patrzę w tabelę, ile bym musiała zrobić. Po prostu wyjdę i wystartuję jak najlepiej. W każdej konkurencji powinnam się trochę poprawić. A wiadomo, że najłatwiej byłoby najwięcej punktów zdobyć w oszczepie, ale no to też nie jest takie proste. Ja trenuję nad tą konkurencją. Na razie jest tak, że no rzucam po te 40 metrów, mam nadzieję, że tutaj chociaż to powtórzę, że będzie to takie moje minimum przyzwoitości. I wtedy zobaczymy, no będę starała się też poprawić, wiadomo, wynik na 800 metrów, bo sekunda 18 punktów, więc najlepszy, no ten wynik z wieloboju życiowego mam chyba 2,8 czy prawie 2,9, więc mogę pobiec szybciej. No mam nadzieję też właśnie, że ten skok z wyż mi wyjdzie, tak jak na Memoriale Sidły w Sopocie, tam skoczyłam na 78, chciałabym co najmniej to tutaj to powtórzyć, to już też będzie ileś tam punktów. I jak przyceluję skok w dal, też podchodzę do tego optymistycznie. Konkurs w Bydgoszczy pokazał, że jestem dobrze przygotowana. Tylko mówię, że było też szczęście, żebym dobrze wcelowała w belkę i już reszta się nie ma. Tak naprawdę wszystkie startowały w tym sezonie, dziewczyny, tylko różnie się, wiadomo, każdy przygotowuje i na przykład Dobryńska potrafi na początku sezonu zrobić 6300, a na koniec sezonu 6900, więc no nie wiem, jak jest teraz przygotowana. Na pewno najgorsze rywalki to wiadomo Enis, Ozer, Czernowa, Dobryńska, ta Łotyszka też już poprawiła swój rekord życiowy, zrobiła 6500. Francuska jest mocna, no jest ileś dziewczyn, są też małe różnice punktowe, więc no, będzie trzeba walczyć, każdy konkurencji koncentrować się i robić swoje. Czy niespodzianka, no przyjeżdżam tutaj z czwartym wynikiem, więc no, liczę się z tym, że mam jakieś szanse, tak, na medal, większe czy mniejsze. Kamili się też udało, tak, bo z takim wynikiem, jakim ona zdobyła medal, no, wątpię, że tutaj tak będzie, no ale no nigdy nie wiadomo, tak? Tym bardziej, że wyloguje się tak dużą konkurencją i nikt nie jest maszyną i czasem są jakieś słabsze momenty i czy to na przykład złe trafienie w belkę i punkty uciekają. Czasem w wielboju tak, że w skoku dal się wiele rzeczy rozstrzyga, tam są też duże punkty i wiadomo, no, to nie jest jakiś bieg, że ktoś jest przygotowany, wejdzie w bloki i swoje pobiegnie, bo tutaj no jak ktoś dobrze nie wceluje, a 10 cm czy 20, to już jest duża różnica na tym poziomie. No a potem po to tu przyjechałam, żeby go poprawić i jak ja wcześniej wspominałam, moim celem jest rekord Polski. Jeżeli nie uda mi się ustanowić go tutaj, no to w następnym roku muszę.